Niepokój związany z pieniędzmi. Pieniądze mogą być jednym z moich najlepszych przyjaciół. Pieniądze to coś, czym najłatwiej się wykazać. Twierdzenie to zazwyczaj wprawia nas w złość, zwłaszcza jeśli mamy kłopoty finansowe. Nasze przekonania dotyczące pieniędzy są tak zakorzenione, że trudno jest o nich rozmawiać bez emocji. O wiele łatwiej jest udzielać ludziom porad na temat seksu niż pieniędzy. Wpadamy w złość, gdy nasze wzorce myślowe dotyczące tych spraw są kwestionowane. Bądź świadomy swojego prawdziwego stosunku do pieniędzy. Mógłbyś spojrzeć w lustro i powiedzieć: moim największym zmartwieniem związanym z pieniędzmi jest... A potem się zrelaksować i pozwolić temu uczuciu ujawnić się w całej pełni. Być może usłyszysz: nie potrafię zatroszczyć się o siebie. Lub: stanę się biedny jak mój tatuś. Lub: będę głodować i zostanę bez dachu nad głową. Lub: ja po prostu nie ufam sobie. Słuchaj tego, co przychodzi ci do głowy. I zapisuj to. Może wreszcie dojdziesz do takiego wniosku: z takimi przekonaniami nie mogę oczekiwać powodzenia. Musisz sobie uświadomić, które przeświadczenia blokuje przepływ pieniędzy. I zaraz potem zacznij zmieniać swoje przekonania. Zamiast pielęgnować myśli: będę głodować, mogę pokochać siebie z nowymi myślami. Na przykład: jestem bezpieczna we wszechświecie. Wszystko, czego potrzebuję, jest tutaj. Teraz zasługuję na wysoki dochód. Cytat z książki Louise Hay, Medytacje leczące duszę i ciało, czytała Olga Stępińska.